Siema. Filmik z lasu. Chciałem pokazać tutaj taką ciekawą roślinkę. Nie wiem, co to jest za drzewko czy krzew. Specjalnie się zatrzymałem rowerkiem i tak. Co jest w nim ciekawe? To, że ma takie czerwone, bordowe liście. Praktycznie jak słońce przez to przyświeca, to takie właśnie się wydają. Takie jak prawie jak bursztyn. Wygląda tak, wygląda to jak leszczyna, z bliska trochę podobne do jeżyny bezkolcowej, ale niemożliwe, no jeżyna to na pewno nie jest, a leszczyna, nie wiem czy leszczyna może mieć takie czerwone liście, bo to nie jest jesień, tylko to jest początek lata, także tego, dziwna sprawa. I druga taka malutka szczepka od niej jest po drugiej stronie dróżki. O, tutaj. Tu jest mała. Ciekaw jestem, co to takiego. Tak wygląda pieniek tej małej. A jeszcze zobaczymy z bliska. O, a ta tutaj, ta duża, rozkrzywiona. Na dole właśnie wygląda bardzo podobnie jak leszczyna. Tak wypuszcza bardzo dużo odnóg. Taki krzew typowy. Tylko dziwne są te liście czerwone, takie bordowe. Co to może być? I teraz kolejna rzecz. Idę sobie jeszcze kawałek dalej. No i tutaj po tej stronie jest takie fajne, to są takie fajne dwa drzewa. Jest tak, troszkę większy dąb i obok niego buk. Ten buk jest uszkodzony, ale przed uszkodzeniem jeszcze widać, że ten buk jak rósł, to tak się oplatał wokół dębu. Dziwna sprawa, bo buk ogólnie jest takim twardym drzewem. Raczej rośnie prościutko. Ma pnie grube, masywne, strzeliste. A tutaj widać, że on wyrastał i oplatał się wokół pnia tego dębu. Bardzo ciekawa rzecz. Fajnie to wygląda, super. To by wyglądało tak, jak gdyby sztucznie zrobiona dekoracja, jak czasami się formuje drzewa do ogrodów. Tylko takie formowanie trwa kilkadziesiąt lat, żeby wyszło do takiej wielkości. No tutaj co jeszcze ciekawego? A pień po zwalonym, przyciętym, ale najpierw zwalonym drzewie jakimś dużym. A tutaj jest tak u góry złamane albo od wichury, albo piorun strzelił. Ale nie, raczej od wichury strzelił pienik cieniutki. No i co dalej? No i tyle chyba. Lecę dalej do chaty. Na razie.